Jesteśmy pod Sołtysią Kopą, tutaj przy takim zakręcie. Auto zostawiliśmy tam jakieś 5 minut drogi stąd, bo tutaj nie chcieliśmy auto zostawiać, nie wiadomo czy można. I będziemy szli na Orlicę. Tutaj się tak szlak zaczyna. Według znaków wychodzi, że to jest około godzina. Około godziny. A z powrotem będzie pewnie trochę mniej. Czyli za 2 godziny powinniśmy być z powrotem tutaj. Będę filmował to, co będzie fajnego. To już będzie 16. Góra z Korony Gór Polskich. Tak chciałem powiedzieć, że na szlak ruszyliśmy o godzinie 12:51. Jest ciepło, ładnie. Znowu idziemy w cieniu, fajnie. Ale pewnie jak deszcz pada, to tutaj tą ścieżką niezły strumień musi lecieć. Już widać wieżę widokową na Orlicy. Nie wiem, czy to jeszcze jest, czy to już jest szczyt, ale do wieży mamy raptem z parę minut. 5 minut. Znak pokazywał godzinę, a my tutaj wyjdzie na to, że ciut ponad pół godziny zejdziemy. Może to i dobrze. Fajnie być miło zaskoczonym. Góra zdobyta, idziemy na wieżę widokową. A ta wieża widokowa znajduje się na... Na skróty idąc to 30 sekund. Przycupniemy, wejdziemy.